Kochani, Warszawo, chcę wam powiedzieć o czymś, co doświadczyłem w 2015 roku. Ojcze, ja się modlę z tego miejsca o każdą osobę, która tutaj tędy chodzi. O każdą osobę, która błądzi, która próbuje wypełnić jakąś pustkę w sercu. Ojcze, dotykaj teraz tą osobę. Duchu Święty, przenikaj, aby dotknął tych ludzi, aby dotknął tych ludzi. Wielki, potężny duchu. Kochani, mam na imię Damian i chcę się z wami podzielić, jak doświadczyłem Boga żywego w 2015 roku. Jak każdy inny, chodziłem swoimi drogami, swoimi sterami, trzymałem ster swojego życia. I tak sobie szedłem, i tak szedłem. Wiecie co? Imprezy, przyjaciele. Otwarłem się od razu na narkotyki. Od razu, alkohol. Co za tym idzie? Jeszcze głębiej w to wchodziłem. Kochani, uzależniłem się. Byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. 8 lat. Wszystko brałem. I tak funkcjonowałem. Dzisiaj jest piątek. I w moim starym życiu ja od razu bym miał w głowie, gdzie pójdę na imprezę, komu sprzedam narkotyki, aby zarobić. Tak funkcjonowałem. Do momentu, kiedy nie przedawkowałem. Nie zaćpałem się konkretnie. Schodziłem z domu i powierzcie mi, że ze szczerego serca zawołałem do Boga, że Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to pomóż mi, bo ja nie chcę tak dłużej funkcjonować i żyć dalej. I wiecie co? Od razu się pojawiło się. Wiecie co? Pojawił się Bóg, pojawił się Jezus. Jak leżałem, jak świnia, brudny, naćpany. Wiecie co? Przyszedł Bóg do mnie w wielkiej chwale i odczułem go realnie. Dotknąłem Jego moc, Jego obecność. Wiecie co? Poczułem miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Wychowałem się bez ojca, byłem sierotą. Wiecie co? I to była ta pustka we mnie, ta pustka w sercu, którą próbowałem wypełnić narkotykami, alkoholem, seksem. Byłem uzależniony, ale wtedy w tym pokoju, gdy zawołałem ze szczerego serca, to przyszedł Bóg i wyciągnął do mnie dłoń i powiedział: Damian, ja ciebie kocham i cię już nie zostawię takiego. I wiecie co? Od tego czasu moje życie się diametralnie zmieniło. Nadal się zmienia o 180 stopni. O 180 stopni. Jezus wbił w moje życie za moim pozwoleniem. Bo wiecie co? Żyłem w grzechu, paprałem się. Karą za grzech, Słowo Boże mówi, że jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Wiecie co? Dotkło mnie to bardzo. Głęboko mnie to poruszyło. Zacząłem płakać. Bóg mi zaczął pokazywać rozdział cały starego mojego życia. I powiedziałem mu szczerze: zmień mnie, ogarnij mnie. I gdy poznałem go, na drugi dzień ja doznałem uwolnienia. Wszystkie pragnienia odeszły. Bóg je zabrał. Wiecie co? Dziś jestem wolnym człowiekiem. Dziś tutaj stoję w swobodzie, w wolności i ja głoszę Chrystusa żywego, Boga żywego, nie jakąś martwą religię. Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Próbowałem być dobry. Ale za to, że byłem dobry, nie pójdę do nieba. Nikt nie pójdzie do nieba za to, że jest dobry. Bo do nieba się idzie z łaski. I Bóg, gdy do mnie przyszedł, w wielkiej chwale i łasce, On dał mi łaskę. I On oczyścił mnie swoją świętą krwią. On zmazał to wszystko. Miałem problemy z psychiką, depresja. Gdy to konkretnie poćpałem, zapadałem się w podziemia. Na drugi dzień nie potrafiłem z kimś porozmawiać, do sklepu wejść. Bóg realnie zmienił moje życie. On mnie ogarnął. Ale On chce każdego dziś ogarnąć. Bo każdy dziś błądzi. Każdy wypełnia tą pustkę w sercu. I nikt mi nie powie, że nie. Bo ja tak żyłem. To jest ciemność. A kto jest ciemnością? Diabeł. To diabeł jest frajerem. To on chce zniszczyć nasze życie. Moje próbował zniszczyć. Ale wiecie co? Nie dałem się. Zawołałem do kogoś jeszcze potężniejszego. Do Boga, do Jezusa, który żyje. Który potrafi ogarnąć każde życie. Nawet jeżeli jesteś na dnie. Ale nie mówię dzisiaj po to, czy ty tkwisz w narkotykach, w
alkoholu. Możesz mówić, że jesteś dobrym człowiekiem, ale chcę ci powiedzieć jedno, że tak i ty potrzebujesz Boga. Potrzebujesz Boga. Potrzebujesz pośrednika do tatusia. Potrzebujesz pośrednika do tatusia. Bo Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego, Jezusa. Po to, abyś ty był wolny. Po to, abyś ty się z Nim pojednał. Z Bogiem. Abyś miał z Nim żywą relację. Przez Jego Ducha Świętego, którego On chętnie chce udzielić za darmo. Z łaski. Chce cię przepełnić Nim. Aby twoje życie zaczęło patrzeć w kolorach. Ja dzisiaj stoję, ja patrzę. Wszędzie jest kolorowo. Ludzie. I poznałem w ogóle Boga. Takiego, że gdy czytam Pismo Święte, nigdy nie miałem styczności z Biblią. A wychowałem się w rodzinie katolickiej. Ale ja teraz czytam Słowo Boże. Bo to jest Słowo samego Boga, skierowane dla nas. Jak mamy żyć, jak mamy tutaj przetrwać na tym świecie, brudnym świecie, skażonym. Ale chcę wam powiedzieć jedno, że gdy się pojednasz z Bogiem, pojednasz się z Jezusem, gdy wypełni cię Jego Duch Święty, to zobaczysz, jak sobie będziesz szedł łagodnie. Nie w staraniach, w łasce będziesz szedł. Ja się nie muszę spinać, nie muszę się starać. Ja robię to w swobodzie. I Bóg, Jezus, Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki, 2000 lat temu. On stał, On chodził, przebywał z ludźmi, przebywał z dziećmi. On się dzielił. On ściągał królestwo tutaj na ziemię. I ja dziś robię to samo. Kto dziś chce poznać Boga? Kto dziś chce wypełnić pustkę w sercu Bogiem? Nie jakąś podróbką od diabła. Nie jakąś podróbką od diabła. Kochani, Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus uzdrawia, uwalnia, daje wolność. Ludzie, ściągcie maski. Ściągcie maski. Ja ściągłem maskę. I dziś mogę wszystko powiedzieć o sobie. Wszystko mogę powiedzieć o sobie, bo zostałem oczyszczony świętą krwią Jezusa. Jezus został na krzyżu przybity za moje grzechy, za wasze grzechy. I nikt wam nie jest w stanie wybaczyć tego, jak tylko Bóg. Nie szukajcie sobie innych pośredników. Nie szukajcie innych pośredników. Przyjdźcie do Boga żywego, bo Jezus jest jedynym pośrednikiem. On jest jedynym pośrednikiem. I ja tego doświadczyłem. Na nowo doświadczam miłości Boga Ojca. Jezus Chrystus przyszedł, objawił nam tatusia. Objawił nam tatusia prawdziwą, czystą miłość. Nie da ci tego tutaj na ziemi ojciec. Nie da ci matka, ale da ci Bóg. Da ci Bóg, który chętnie chce się z tobą pojednać. Kochani, kto dziś chce oddać swoje życie Jezusowi? Ja tu nie próbuję coś sprzedać. Ja reprezentuję Boga, bo nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyje Chrystus i On chce w każdym z was zamieszkać. Oddajcie Mu stery swojego życia, tak jak ja zrobiłem. Kochani, masz problem z psychiką, z chorobą, z czymkolwiek, nie wiem, ale że masz ciężar, czujesz ciężar, to przyjdź do nas. Położymy na ciebie ręce. Dotknie cię Bóg. Zostaniesz uwolniony, uzdrowiony, bo te rzeczy się dzieją, bo tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże, ono nigdy nie przeminie. Nigdy nie przeminie. Kochani, jestem nowym stworzeniem. Narodziłem się z Bożego Ducha. I to nie jest jakieś narodzenie, że się narodzisz, ale w duchu. Bóg ożywia twojego ducha. Bóg ożywia twojego ducha. Bo tak naprawdę Kazik dziś jest martwy. Ja byłem martwy. Kochani, jeżeli chcesz być wolny, to przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do nas. To jest niesamowita nowina. Możesz to słyszeć dzisiaj. Możesz to słyszeć dzisiaj.
I dzisiaj masz okazję, aby się pojednać z Bogiem. I co? Wiecznie z Nim spędzać czas. Być w niebie z samym Bogiem. Otwórzcie swoje serca. Otwórzcie swoje serca. I ja ciebie, diable, związuję. Ty nie będziesz wykradał tego słowa od tych ludzi, którzy się otworzyli, którzy otwarli serca na to słowo. Duchu Święty, docieraj do każdej osoby, do każdej osoby. W Twoim duchu, w prawdzie i w miłości. Niech ci ludzie doświadczą tego, czego ja doświadczyłem. Bo moim pragnieniem jest, aby każdy robił to samo, co ja. Bo tak, doszła do mnie Ewangelia. Od 2000 lat. Od 2000 lat. I dalej się będzie szerzyła. Bo diabeł tego nie zahamuje. Nie zahamuje tego. Bo on jest przegrany. On jest przegrany. Kochani, przyjdźcie, jeżeli chcecie się pojednać z Bogiem. Jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć, dowiedzieć się. Zapraszam.